założenia te chcę osiągnąć poprzez utrzymania pełnej otwartości procesu podejmowania decyzji, zwłaszcza tych kluczowych w obszarze działań finansowych i organizacyjnych. Niemniej ważna będzie również otwarta i rzeczowa komunikacja pomiędzy wszystkimi, nawet najmniejszymi elementami naszej wędkarskiej społeczności. Otwarta i szczera współpraca i wymiana poglądu powinna przynieść korzyści nam wszystkim. Punkt drugi. Odpowiedzialne zarządzanie okręgiem. Poprzez wsparcie podległych jednostek oraz współuczestnictwie w użytkowaniu i rozwoju posiadanych zasobów dążmy do osiągnięcia jak największej satysfakcji wszystkich wędkarzy. Tworząc jak najprostsze i jednoznaczne zasady współpracy, chciałbym osiągnąć sprawne funkcjonowanie okręgu przy jednoczesnej, pełnej świadomości odpowiedzialności z tym związanej. Punkt trzeci. Otwartość okręgu na współpracę dla dobra wędkarzy. Jako osoba odpowiedzialna za działanie władz tego okręgu dołożę wszelkich starań, aby współpraca z władzami samorządowymi, Spółką Wody Polskie oraz innymi kompetentnymi podmiotami rozwinęła się w kierunku, który pozwoli utrzymać dzierżawy wód dotychczas posiadanych. Chcę po kilku latach przerwy dokonać ponownej rzetelnej analizy możliwości podpisania porozumień międzyokręgowych, na co liczy duża rzesza wędkarzy naszego okręgu. Następny punkt. Ochrona i zagospodarowanie wód. Jednym z podstawowych i na pewno ważniejszych kierunków działania będzie dokonanie przeglądu i gruntownej analizy obowiązujących operatów wodnych pod kątem możliwości odstąpienia od odłowów sieciowych. Do czasu wprowadzenia ewentualnych zmian wesprę działania kontrolne połowów rybackich prowadzone przez PSR, SSR i osoby chętne do zaangażowania się w te procedury. Zobowiązuję się do bardziej wnikliwej analizy przez podległe mi komórki wniosków pływających z kół i do traktowania ich jako spraw priorytetowych w przypadku, gdy nie będą one sprzeczne z prawem. I ostatni punkt. Dalszy rozwój sportu wędkarskiego i praca z młodzieżą. Mili, dygresja moja. Wędkarstwo to nie jest sport. Spokojnie, mamy na to czas. Cytuję. Pragnąłbym, by w dalszym ciągu działalność z młodzieżą i dla młodzieży naszego okręgu była działalnością priorytetową, gdyż inwestycja w wychowanie młodzieży daje pozytywne efekty w przyszłości. Chciałbym, aby ci młodzi ludzie w przyszłości włączyli się aktywnie w bieżące funkcjonowanie i kierowanie działalnością okręgu. Oprócz utrzymania jak najlepszych warunków do pracy osobom reprezentującym nasz okręg w sferze sportowej, dołożę wszelkich starań, aby znacząco poprawić stan utrzymania łowisk poprzez zwiększenie środków dedykowanych na realizację tych przedsięwzięć. Liczę na to, że to zapewnienie jeśli to jest zapewnienie szefa okręgu, spełni się. Kilka tygodni temu, a może nawet miesięcy, sporządziłem taką petycję do władz okręgu i tę petycję właśnie skieruję właśnie do okręgu mazowieckiego, do człowieka, który właśnie to pisał,
i tę petycję skierują również do Zarządu Głównego. Ponieważ z Rutkiem zrobiliśmy, pamiętacie, taki film, że Rutek tam u siebie zamieścił tą petycję, a ja u siebie, i mieliśmy wspólnie zebrać siły z całej Polski. Zapodał nam się człowiek, który miał z nami zrobić, który ma dużo większe wyświetlenia niż my. No i słuchajcie, no to tak nie może, nie mógł. Potem mu coś wypadło, oczywiście z dupy i madło. Po 2 tygodniach poinformuję Państwa, jaką dostałem, czy nie dostałem, czy w ogóle dostałem odpowiedź od ZG lub od OM.